annuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam. Jezus Christus. Wzór zbawczej przemiany człowieka. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 17 sierpnia 1988 roku. Rozwijamy stopniowo cykl kateches na temat posłannictwa Jezusa Chrystusa. Chrystus dokonuje wyzwolenia człowieka poprzez prawdę swej Ewangelii, której słowem ostatnim i definitywnym jest krzyż i zmartwychwstanie. Przez swą paschalną ofiarę Chrystus wyzwala człowieka z niewoli grzechu do nowego życia. Odkupienie stało się nowym stworzeniem. Z odkupieńczej ofiary, wraz ze zmartwychwstaniem odkupiciela, bierze początek nowe człowieczeństwo. Bóg stwarza za cenę Chrystusowej ofiary nowego człowieka w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, człowieka, który staje się czcicielem Boga w duchu i prawdzie. Osoba Jezusa Chrystusa posiada dla tego nowego człowieka znaczenie doskonałego wzoru, czyli ideału. Ten, który w swym własnym człowieczeństwie był doskonałym obrazem Boga niewidzialnego, staje się poprzez swoje ziemskie życie, poprzez wszystko, co czynił i czego nauczał, a nade wszystko przez swą ofiarę, widzialnym wzorem dla ludzi, wzorem najdoskonalszym. Wchodzimy tutaj w obręb tematu naśladowania Chrystusa który jest wyraźnie obecny zarówno w przekazach ewangelicznych, jak też i innych pismach apostolskich. Jakkolwiek sam wyraz naśladowanie raczej nie pojawia się w samych Ewangeliach. Chrystus wzywa swych uczniów, ażeby szli w Jego ślady. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Dopiero u świętego Pawła znajdujemy ten wyraz, gdy apostoł pisze Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, gdzie indziej zaś, a wy, przyjmując Słowo, pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Jednakże sam wyraz nie jest tu najważniejszy. Najważniejszy jest fakt, iż całe życie i postępowanie Chrystusa, uwieńczone ofiarą Krzyża z miłości za braci, Pozostaje trwałym wzorem i ideałem. Skłania więc i wzywa nie tylko do poznania, ale nade wszystko do naśladowania. Chrystus zresztą mówi w Wieczerniku: Po umyciu nóg apostołom dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak Ja Wam uczyniłem. Wypowiadając te słowa, Chrystus ma na myśli nie tylko gest obmycia nóg, ale całe swoje życie, które uważa za pokorną służbę. Każdy z uczniów otrzymuje wezwanie, by iść w ślady Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. To właśnie w świetle tego życia, tej miłości, tego ubóstwa, tej wreszcie ofiary, naśladowanie Chrystusa staje się wymogiem dla wszystkich Jego uczniów i wyznawców. Staje się niejako zrębem ewangelicznego, chrześcijańskiego etosu. Na tym polega równocześnie owo wyzwolenie do nowego życia, o którym była mowa w poprzednich katechezach. Chrystus nie przekazał ludzkości tylko wspaniałej teorii, lecz objawił, w jakim znaczeniu i w jakim kierunku ma się dokonywać zbawcza przemiana człowieka starego, człowieka grzechu w człowieka nowego. Ta przemiana egzystencjalna, a w konsekwencji moralna, ma sięgać najpierwotniejszego wzoru. Według którego człowiek został stworzony. Tylko do istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boga mogą być skierowane takie słowa, jakie czytamy w liście do Efezjan. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Chrystus jest więc wzorem na drodze tego naśladowania Boga. Równocześnie zaś on jeden czyni to naśladowanie możliwym do urzeczywistnienia, kiedy poprzez odkupienie daje nam uczestnictwo w Bożym życiu. W tym punkcie Chrystus staje się wzorem nie tylko doskonałym, ale wzorem skutecznym. Korzeniem samym nowego podobieństwa do Boga w Chrystusie, a zatem również korzeniem naśladowania samego Chrystusa jako doskonałego wzoru, staje się dar, czyli łaska życia Bożego. Za sprawą paschalnej tajemnicy odkupienia człowieka. Z tego źródła czerpią swoją moc i swoją skuteczność takie wezwania, jak u świętego Pawła do Filipian. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości, przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość. I wspólnego ducha. Pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich, za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich. Skąd taka pareneza? Skąd takie wezwanie i takie wymagania pod adresem Filipian? Cała odpowiedź zawiera się w następnych wersetach listu. Takie dążenie było w Jezusie Chrystusie i takie dążenie niech też Was ożywia. Wszak Chrystus przyjąwszy postać sługi, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Apostoł dotyka tego, co stanowi punkt centralny i newralgiczny całego dzieła odkupienia, jakiego dokonał Chrystus. Tu znajduje się też pełnia zbawczego wzoru dla każdego, tu szczytowy punkt naśladowania mistrza. Również list świętego Piotra głosi to samo: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim, Jego śladami. Cierpienie ma w życiu ludzkim znaczenie moralnej próby. Jest to nade wszystko próba sił ducha ludzkiego. Próba taka ma znaczenie wyzwalające. Wyzwala ukryte siły ducha, pozwala im się ujawnić, a równocześnie staje się okazją wewnętrznego oczyszczenia. Tu stosują się słowa z przypowieści Chrystusa o krzewie winnym i latoroślach. Ojciec, ten który uprawia winnicę, każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Otóż owoc ów zależy od tego, czy trwamy. W Chrystusie szczepie winnym, w Jego odkupieńczej ofierze, gdyż bez niego nic nie możemy uczynić. Natomiast jak gdzie indziej głosi apostoł Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A Chrystus sam powiedział: Kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Wiara w tę przemieniającą człowieka moc Chrystusa, ma swe najgłębsze korzenie w odwiecznym Bożym zamierzeniu, co do ludzkiego zbawienia. Tych, których Bóg od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. W tym kierunku też ojciec oczyszcza każdą z winnych latorośli, jak słyszymy w przypowieści. Na tej zaś drodze. Dokonuje się stopniowe przeobrażenie Chrześcijanina wedle wzoru Chrystusa. W Nim oto wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Tak apostoł w drugim liście do Koryntian. Jest to proces duchowy, życiodajny proces, w którym owocuje śmierć Chrystusa. Przeprowadzając nas w paschalny wymiar Jego zmartwychwstania. Proces ten zapoczątkowuje w każdym z nas Chrzest jako sakrament śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jak czytamy w liście do Rzymian. Przez Chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Proces tej zbawczej przemiany w Chrystusie rozwija się w nas, aż dojdziemy wszyscy razem do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Wciąż mamy przed oczyma tę całość, cykl Kateches Chrystologicznych, które obecnie odnosi się do posłanictwa Jezusa Chrystusa. Szczytem posłanictwa Jezusa Chrystusa jest dzieło odkupienia. To posłanictwo równocześnie wyraża się przez nauczanie. Odkupienie i Ewangelia. Jednakże odkupienie i Ewangelia to nie jest tylko jakaś teoria, to nie jest jakaś filozofia. To jest program przemiany człowieka. Posłanictwo Jezusa Chrystusa jest skierowane do każdego człowieka, do wszystkich ludzi pod kątem przemiany człowieka. Przemiany podstawowej. Człowiek bowiem, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, znajduje swoje wypełnienie, swoje urzeczywistnienie. O ile staje się podobnym do Boga. Syn Boży stał się człowiekiem. Chrystus przyszedł jako człowiek. Żył i nauczał, ażeby nam przybliżyć to podobieństwo do Boga, żeby nas nauczyć, jak człowiek ma stawać się podobnym do Boga. I to jest zasadnicza treść, która mieści się w wezwaniu do naśladowania. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Na wielu miejscach Ewangelii spotykamy się z tym wyzwaniem, albo wypowiedzianym wprost, dosłownie, albo przynajmniej założonym i zamierzonym przez to, co Chrystus czyni. Niektóre czyny mają wymiar szczególnie symboliczny, wymowny. Znane jest umycie nóg apostołom przed ostatnią wieczerzą. Daję wam przykład, abyście czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Sen człowieczy nie przyszedł na to, żeby mu służono, ale żeby służyć. I to jest ten wymiar życia, w którym Chrystus cały się wyraża. Mówią, że w nim się najpełniej wyraził człowiek dla drugich człowiek, który służy, który służy nie tylko w wymiarach doczesnych, naturalnych, społecznych czy ekonomicznych, ludziom i ludzkości, ale który służy człowiekowi w wymiarze ostatecznym. Taki jest sens Jego naśladowania. Jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa. I możemy naśladować Chrystusa przede wszystkim, starając się z naszej strony do Niego upodobnić. Ale to sięga głębiej. Możemy naśladować Chrystusa, ponieważ Chrystus nam wysłużył łaskę łaskę przeobrażenia naszego człowieczeństwa łaskę, mocą, której każdy z nas może stawać się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Z tą łaską trzeba współpracować. Taki jest sens tego, co zostało powiedziane w dzisiejszej katechezie o posłannictwie Jezusa Chrystusa. Nie jest to posłannictwo historyczne tylko, które kiedyś się dokonało i zakończyło. Ono wciąż trwa, bo wciąż trwa wezwanie Chrystusa do tego, abyśmy go naśladowali. Do tego, abyśmy byli zdolni służyć. Do tego, abyśmy się stawali podobni do Boga, podobniejsi do tego, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Przejmijcie tę katechezę, drodzy rodacy, podczas pierwszej audiencji, która ma miejsce po zakończeniu Roku Maryjnego. Zbliża się w Polsce uroczystość jasnogórska. Z Jasnej Góry Matka Boża wciąż mówi do wszystkich Polaków. Czyńcie, co On wam nakazuje. Niech ta katecheza dzisiejsza będzie jak gdyby wstępem i przygotowaniem do uroczystości jasnogórskiej królowej Polski.